Cześć, witam Was. Tym razem ze stoiska Chevroleta i mam za sobą perełkę tego stoiska, czyli nową Corvette C8. Słuchajcie, dla mnie, moja opinia, auto fantastyczne. Zrealizowany koncept przed wielu, wielu lat, czyli auto, nowa płyta podłogowa i co ważne, silnik centralny, czyli Corvette zacznie przyspieszać jeszcze bardziej. Silnik V8 oczywiście, 6,2 litra. Niesamowity potencjał do rozwoju, już generuje 500, grubo powyżej 500 koni. Natomiast będzie możliwość założenia kompresora, zaraz Wam to pokażemy, ile miejsca jest jeszcze nie pod maską, a pod czym? Pod klapą tylną, bo auto ma z tyłu silnik, czyli coś, co robi większość samochodów z klasy supercar. I ten samochód, uważam, będzie hitem, jeśli chodzi o sprzedaż, bo stosunek ceny do jakości, do osiągów jest fantastyczny. Samochód ma kosztować, nie wiem, 70 tysięcy dolarów. Nawet jak będzie kosztował 100 tysięcy dolarów, to będzie i tak konkurencją do wszystkich super samochodów. Zobaczcie, jak to wygląda. Wykonanie, jakość. Dla mnie naprawdę wielkie wow i uważam, że jest to doskonały krok do przodu zrobiony przez Chevroleta. No cóż, piękne auto, piękny silnik. Kiedyś sobie go kupię, jak zarobię. Ale że pracuję w driftingu, ciężko będzie zarobić. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Auto ma nową linię, nowy styl, nowe hamulce, nowe zawieszenie. No i środek jest po prostu kosmiczny, jest wykonany naprawdę bardzo ładnie, schludnie. Obszycia, skóra, czerwona nitka, deska rozdzielcza jak w śmigłowcu Apache. Naprawdę jest to niesamowite. Niesamowite i co fajne, zobaczcie, co widać ze środka, patrząc w lusterko tylne. Zobaczcie, zaraz pokażę Wam do tyłu, co widać. Widać to, co najważniejsze, czyli serce. Ściana, czyli tak zwany firewall, zrobiony jest z grubego szkła, odpornego na wysokie temperatury. I możesz sobie obejrzeć i zobaczyć silniczek, który z tyłu prezentuje się niesamowicie po prostu. Miejsca na założenie dużego kompresora, takiej dużej śruby jest tyle, że ho-ho. Czyli niedługo będą jeździły wersje 1000-konne, albo więcej. Także na pewno poprawi się też hamowanie, bo dociążenie samochodu będzie inne. Mamy podwójne zaciski z tyłu, zawieszenie wielowahaczowe, no po prostu fantastyczna maszyna. Coś, co się musi podobać, lub powinno się podobać. No i oczywiście nowej generacji silnik LT. Kosmos. I tak właśnie w krótkim skrócie pokazałem Wam ten samochód, bo no chciałem go pokazać, mimo tego, że moje serce jest przy pick-upach i przy autach terenowych. Ten samochód robi dla mnie fenomenalną robotę, jeśli chodzi o design. Mam nadzieję też o przyspieszenie, ale pokażemy Wam coś, co jest za nami, czyli skarbnicę mocy, fabrykę mocy, różne mocy. Idziemy, chodźcie za mną, pokażę Wam coś, co jest niesamowite, czyli stoisko Performance Chevroleta, gdzie stoją rzeczy, o których każdy zawodnik sportowy, driftingowy, uliczny marzy, czyli silniki, które można sobie kupić na palecie, przysłać do domu, zrobić swap i zainstalować w swoim, nawet Polonezie. Tu mamy podstawowy, znaczy się, nie może nie podstawowy, natomiast jest to LSX 376, czyli 6,2 litra, przygotowany już pod doładowanie do ponad 1 bara. Jest specjalna głowica z więcej ilością śrub i taki zestaw możesz sobie kupić praktycznie klikając na stronie Chevrolet Performance. Przychodzi paczuszka, puka pan listonosz, dajemy parę tysięcy dolarów i mamy na dzień dobry koni mechanicznych, prawie 500 wolno sące, a doładowując go 1 barem mamy 900. A za mną jest silnik, który mamy w naszym samochodzie, czyli LSX 376, ale o innej charakterystyce, o większym stopniu sprężania, natomiast do mniejszego doładowania i też można wygenerować bardzo, bardzo dużo mocy,
zakładając taki fabryczny, nazwałbym, silniczek. Jest tego po prostu tutaj tyle, że ojeny. Mógłbym godzinami o tym mówić, opowiadać, pokazywać. Oczywiście wszystkie silniki trakowe, czyli do pick-upów, do oczywiście nowej korwety, do starych modeli, big bloki, small bloki, wszystko jest nowe, można kupić nowe, można to montować. To jest coś, co powinni zobaczyć wszyscy tunerzy, wszyscy właściciele warsztatów tunerskich na własne oczy, bo bycie na takim festiwalu mocy i festiwalu firm produkujących elementy do budowania naszych zabawek jest po prostu topowe. Ale pokażę Wam jeszcze bardzo ciekawy egzemplarz, czyli nowe Camaro w wersji Cabrio, oczywiście też w wersji SS, czyli 6,2 litra V8. Dla mnie też dobry kierunek, zostali przy silniku oczywiście z przodu, jak przy Camaro, natomiast nawiązują cały czas do historii Camaro starego z 67, czyli wykończenie wewnątrz jest nowoczesne, ale wygląda jakby miało gdzieś korzenie właśnie w latach 60. i to zostało zachowane, przód miażdży też uliczną konkurencję, ale ten samochód jest samochodem do jeżdżenia do sklepu, do jeżdżenia po bułki, natomiast pokażę Wam coś, co można kupić w Chevrolecie, płacąc kilkadziesiąt tysięcy dolarów, można kupić pojazd, który nazywa się Copo Camaro. I to dopiero jest fantastyczny samochód, bo to jest samochód przygotowany do drag racingu. Kupujesz, wsiadasz i wygrywasz. Zobaczcie, Copo Camaro przygotowane przez Chevrolet Performance w wersji Concept. Potwór. Nawet znaczek Copo mówi, że coś jest nie halo z tym samochodem. Nie halo jest to, że nie wiem dlaczego są łyse opony z tyłu założone. Z przodu jakieś małe, z malutkimi hamulcami, natomiast auto nie ma lusterek, jest fabryczna klatka, waży to bardzo, bardzo niewiele, wszystko jest przygotowane po to, żeby było bardzo szybkie, opony, niesamowite wielkie opony, slick, o małym ciśnieniu powietrza, żeby się wgryzały w ten specjalny asfalt, no i hamulce są jak w prawdziwym samochodzie, który ma jeździć kilkaset na godzinę, czyli spadochron, system, który powoduje, żeby auto nie stanęło nam na tylnych kołach i się nie przewróciło, czyli wheelie bar. I to wszystko można kupić całe, albo kupić kolejną ciekawą rzecz, czyli można sobie kupić takie Copo Camaro w częściach. Można kupić sobie takie Copo Camaro pod tytułem silnik, skrzynia, wszystkie podzespoły osobno. Nie ma z tym żadnego problemu, żeby dobrać sobie i spasować zestaw do naprawdę szybkiej jazdy. Tu akurat mamy silnik LSA z kompresorem i skrzynia biegów tu jest automatyczna. Natomiast co jest ważne? Ważne jest to, że kupując sobie zestaw silnika, jaki sobie tylko życzymy, jakikolwiek byśmy sobie nie życzyli, to musimy go w coś włożyć. I możemy to włożyć w samochód, który sami zbudowaliśmy, albo znowu wejść na stronę internetową Chevroleta Performance i kupić sobie puzzle. Kolejny puzzle do układanki, którą będziemy składać z rzeczy nowych. Kupić gołe nadwozie, bez silnika, przygotowane do drag racingu, czyli też Copo, ale bez niczego w środku. I możemy tu założyć wszystko. Nawet 2JZ. Ale po co? Jest przygotowany cały fundament po to, żeby zbudować samochód, w którym można wygrywać naprawdę fajne wyścigi na 1,4 mili. Auto jest też z klatką, z wszystkimi systemami, które dopuszczają go do tego, żeby jeździć szybko i też łatwo go zbudować. Zobaczcie, też nie ma klamek, jest klatka, zabezpieczenia, duże koła, system paliwowy przygotowany właśnie pod wyścigi. O, zobaczcie, bezpiecznie, malutki zbiornik tylko na kilka przejazdów, system wyłączania prądu, tylko wystarczy założyć silnik i bardzo szybko zajechać się, szybko. I tym miłym akcentem pozdrawiam Was ze stoiska Chevroleta.